Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest major Tomasz Golec, oficer prasowy Ośrodka Zamiejscowego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu. Dzień dobry Panie Doktorze, dzień dobry Państwu. Panie majorze, już za niedługo, bo 25 marca odbędzie się coroczna kwalifikacja wojskowa. W związku z tym warto byłoby też przytoczyć kilka istotnych informacji u młodych mężczyzn, którzy będą stawiać się na tę kwalifikację. Zacznijmy od tego, czym ona jest, ta kwalifikacja, i czemu służy. Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się w całym kraju, też w województwie opolskim, 1 lutego. Potrwa w Polsce do 30 kwietnia, u nas zakończy się 26 kwietnia. I tak też będzie w Opolu i w powiecie opolskim. Rozpocznie się 25 marca, a zakończy 26 kwietnia. Kwalifikacja wojskowa to jest przede wszystkim wstępne przeznaczenie do służby wojskowej oraz orzeczenie kategorii zdolności do służby wojskowej. Gdy młody człowiek, czyli przede wszystkim 19-letni mężczyzna, dla tego roku, dla dzisiejszego, do obecnego roku jest to rok 2005, rocznik urodzenia, stawia się na powiatową komisję lekarską. Musi ze sobą zabrać dowód osobisty lub paszport, czyli najpierw jest sprawdzenie tożsamości, następnie wprowadzenie danych tego człowieka do ewidencji wojskowej, czyli na przykład czym się interesuje, jakie zna języki, co lubi, jakie ma zamiary, czy chciałby na przykład służyć w wojsku. Następnie jest poddany badaniu psychologicznemu i jest wydawane zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do służby wojskowej lub o istnieniu takich przeciwwskazań. To zaświadczenie otrzymuje lekarz na powiatowej komisji lekarskiej. Następnie ten stający do kwalifikacji wojskowej udaje się do lekarza, właśnie do powiatowej komisji lekarskiej. Wszystko to jest w jednym miejscu. I tam jest poddawany podstawowemu badaniu zdrowotnemu, czyli wzrost, waga, ciśnienie krwi, wzrok. Następnie lekarz orzeka kategorię zdolności do służby wojskowej. Przypomnijmy, są to cztery kategorie: A, B, D, E. A to jest zdolny do służby wojskowej. Nie mówimy tutaj o zawodowej służbie wojskowej, bo do zawodowej służby wojskowej są odrębne badania. Następnie jest kategoria B, czyli czasowo niezdolny do służby wojskowej. Może to oznaczać na przykład jakieś czasowe upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre stany zapalne, czyli na przykład ktoś złamał rękę, nogę, za 6 miesięcy będzie znów w pełni sprawny, więc kategoria B, czasowo niezdolny, za jakiś czas będzie znowu na komisję wezwany. A może to też być taki stan, przy którym się leczy i wiadomo, że na przykład do 2 lat się wyleczy, też będzie wezwany w okresie późniejszym. Na razie otrzymuje kategorię zdolności do służby wojskowej B. Następna kategoria to kategoria D, to jest niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, za wyjątkiem niektórych stanowisk w Wojskach Obrony Terytorialnej, czyli w Terytorialnej Służbie Wojskowej. Ale jest on zdolny w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. I czwarta kategoria zdolności do służby wojskowej, kategoria E, całkowicie niezdolny do służby wojskowej. I taka osoba zarówno z kategorią B, czyli czasowo niezdolny, jak i E, trwale i całkowicie niezdolny, nie jest przeznaczana do służby wojskowej. To są te kategorie. Następnie właśnie po orzeczeniu kategorii zdolności osoba jest wstępnie przeznaczana do służby wojskowej, a następnie też już w trakcie w ogóle trwania komisji są tam żołnierze jednostek wojskowych. Ci żołnierze z jednostek wojskowych, na przykład z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, czy też ze 172. Batalionu Lekkiej Piechoty w Opolu, czyli z Wojsk Obrony Terytorialnej, przedstawiają młodym osobom, jak się w wojsku służy, jak się do wojska dostać, jakie trzeba egzaminy zdać, jakie umiejętności posiadać, jakie warunki spełnić. O tym konkretnie, o służbie w danej jednostce mówią żołnierze z jednostek wojskowych, a o warunkach wstąpienia, kryteriach mówią żołnierze i pracownicy wojskowych centrów rekrutacji. W przypadku Opola jest to Wojskowe Centrum Rekrutacji w Opolu. Zatem jest to dla nas również, dla wojska, okazja do promocji sił zbrojnych, do zachęcenia do wstąpienia do sił zbrojnych, ponieważ ten młody człowiek jest to najczęściej jego pierwszy kontakt z wojskiem. I tam się wszystkiego dowiaduje z pierwszej ręki,
i już w trakcie kwalifikacji wojskowej może zadeklarować, że jest zainteresowany służbą wojskową i wtedy jesteśmy z nim w stałym kontakcie, a może nawet złożyć wniosek do na przykład dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czyli tej 27-dniowej, do terytorialnej służby wojskowej, czyli do Wojsk Obrony Terytorialnej, czy też może złożyć wniosek albo zadeklarować chęć kształcenia się na oficera, czyli do szkolnictwa wojskowego. Czyli jest to okazja, żeby wojsko zapromować i żeby młodym osobom ofertę wojska przedstawić. Następnie ostatnim taką częścią na Powiatowej Komisji Lekarskiej to jest wydanie zaświadczenia o stawieniu się na kwalifikację wojskową, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej i o orzeczonej kategorii zdolności. Taka osoba jest przenoszona do rezerwy i otrzymuje stopień szeregowego. Dodajmy, nie otrzymuje książeczki wojskowej, z czym bardzo się kwalifikacja wojskowa kojarzyła i kojarzy, ponieważ dwa lata temu jeszcze książeczki wydawano, od roku już nie. Teraz książeczkę wojskową otrzymuje się dopiero na ćwiczeniach wojskowych. Zatem dokumentem, który stwierdza, że osoba ma uregulowany stosunek, jest właśnie to zaświadczenie, które stający do kwalifikacji wojskowej otrzymuje. Czy te książeczki wojskowe, które na przykład posiadają osoby starsze, czy one w takim razie są ważne, czy trzeba też coś robić w tym kierunku, wymienić je na jakiś aktualny dokument, bo teraz już one nie są wydawane? Nie, one są ważne, także cały czas te książeczki są ważne, natomiast mówię, osoby 19-latkowie, którzy stają do kwalifikacji wojskowej, nie otrzymują jej na Powiatowej Komisji Lekarskiej, a dopiero w jednostce wojskowej. No to jest bardzo ważna informacja. W jaki sposób takie młode osoby dowiadują się o tym, że muszą w jakimś terminie stawić się na tę kwalifikację? Bo są terminy, one są dostępne między innymi na stronie internetowych, są one dostępne na stronach internetowych, natomiast czy takie osoby otrzymują jakieś zawiadomienie w postaci SMS-a, w postaci specjalnego listu dedykowanego, żeby wiedzieć właśnie w jakim terminie się zgłosić? Osoba otrzymuje wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, otrzymuje je listem poleconym, ale nawet jeżeli ktoś by nie dostał takiego wezwania, to nie zwalnia go to z obowiązku stawienia się na Powiatową Komisję Lekarską do kwalifikacji wojskowej. Informacje o kwalifikacji wojskowej są wydane przez wojewodę w postaci obwieszczenia. To jest płachta wywieszona w zwyczajowo znanych miejscach, w miejscowościach, miastach, wsiach. I są tam podane terminy. Tak jak pan redaktor powiedział również, w internecie są te informacje na stronach wojskowych centrów rekrutacji, ale również na stronach urzędów gmin, starostw powiatowych i na pewno te młode osoby też wiedzą, w szkole się dowiadują, że mają do kwalifikacji wojskowej się stawić. Także jest to obowiązkowe. Tak jak powiedziałem, są to przede wszystkim, jest to tak zwany rocznik podstawowy przede wszystkim, czyli młodzi mężczyźni, 19-latkowie, osoby urodzone w roku 2005, czyli które w roku 2024 kończą 19 rok życia. To jest ta podstawowa kategoria. Drugą kategorią osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej są kobiety urodzone w latach 1997-2005, które kończą lub ukończyły naukę na uczelniach lub w szkołach kształcących na kierunkach medycznych, weterynaryjnych, farmaceutycznych, ale również na kierunkach morskich, tłumaczy, także w specjalnościach przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. To są te osoby wzywane z obowiązku. Natomiast wzywa się również roczniki starsze, czyli osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej w latach poprzednich z różnych powodów, również są wzywane. I do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić, podkreślam mogą, ochotnicy i ochotniczki, czyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, które na przykład mężczyźni, którzy mają dopiero 18 lat, a na przykład chcieliby prędzej pójść na studia wojskowe albo już w wieku 18 lat przed obowiązkową kwalifikacją wojskową, chcieliby już służyć w wojsku, na przykład w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, to 18-latkowie też mogą się zgłosić ochotniczo. Natomiast kobiety mogą się zgłosić też ochotniczo, bo na przykład chcą służyć w wojsku, a nie kształcą się właśnie na tych kierunkach medycznych, weterynaryjnych. To są wtedy
ochotniczki. Także te kategorie osób stawiają się na komisję, na powiatową komisję lekarską. Tutaj został poruszony bardzo ważny temat odnośnie właśnie stawienia się. Co w sytuacji, kiedy jakaś osoba się nie stawi na określony termin, na określoną godzinę. Jakie konsekwencje za tym idą? Są to konsekwencje prawne, przewidziane w prawie. Natomiast podchodzimy też do tego, najpierw podchodzimy do tego elastycznie. Czyli po prostu, jeżeli jakaś osoba przede wszystkim otrzymuje wezwanie i wie, że w tym terminie ma na przykład ważne badania lekarskie, ważne inne przedsięwzięcia, zgłasza to organowi wzywającemu, czyli wzywa, przypomnę, nie wojsko, tylko wzywa wójt, burmistrz, prezydent miasta. Zgłasza do organu wzywającego i umawia się, mówi, że prosi o inny termin i jest taka możliwość, nawet jeżeli nie na tej samej powiatowej komisji lekarskiej, czyli na przykład jeżeli komuś nie pasuje, powiedzmy, w Brzegu, w powiecie brzeskim, to może się stawić w Opolu. Także też tak elastycznie do tego podchodzimy. Natomiast jeżeli ktoś notorycznie unika stawienia się, czyli wiemy, że wezwanie otrzymał, a unika stawienia się, nie ma z nim kontaktu, on też się nie kontaktuje, to składany jest wniosek właśnie o doprowadzenie przez policję. Może to być też kara grzywny, natomiast najczęściej jest to po prostu doprowadzenie przez policję. Zatem warto pilnować terminów, a skoro o terminach mowa, no to kiedy w Opolu zostanie zorganizowana taka kwalifikacja i w jakim miejscu? Kwalifikacja wojskowa w Opolu ruszy 25 marca, zakończy się 26 kwietnia przy ulicy Pułkownika Witolda Pileckiego. Centrum Usług Publicznych. Jest tam nowe miejsce specjalnie wydzielone do kwalifikacji wojskowej, także po raz pierwszy w Opolu w tamtym miejscu. Nie tak jak dawniej przy ulicy Sępołowskiej, tylko właśnie w Centrum Usług Publicznych ulica Pułkownika Witolda Pileckiego. Ważne, żeby zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, dokumentację medyczną, jeżeli ktoś taką posiada i uważa, że na przykład jego stan zdrowia, że chciałby potwierdzić pewne schorzenia u siebie. I trzeba też zabrać zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu lub też o kontynuowaniu nauki. Czyli na przykład uczniowie powinni zabrać ze sobą zaświadczenie ze szkoły, że są uczniami tej szkoły. Także to wszystko jest napisane na wezwaniu, ale niemniej przypominam, to trzeba ze sobą zabrać. Wyraźnie podkreślamy, że 25 marca w Centrum Usług Publicznych będzie miała miejsce kwalifikacja wojskowa. Proszę pamiętać o tych terminach oraz o ważnych informacjach, które Państwu tutaj przekazaliśmy. Dziękuję zatem. Moim i Państwa gościem był major Tomasz Golec, oficer prasowy Ośrodka Zamiejscowego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze.